Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek zakupy na skupie złomu. Jestem tym razem w górach, mniej więcej 70 km, 70-80 od Krakowa. Jest za mną duży skup złomu. Kilka rzeczy już tu kupiłem, uratowałem od zapomnienia. Widzę, że przerzucają teraz złom, jest dosyć tego dużo. No powiem Wam, że nieraz udało mi się tu kupić koła, sygnały, jakieś dekle, różnego rodzaju rzeczy. Kiedyś udało mi się nawet militarkę kupić, gąsienice od T-34. Złom dalej w cenie, byłem tu ostatnio wywieźć swój złom, zobaczycie to na innym filmie. Miałem 100 kg złomu, jak sprzątałem las. No a ja udaję się już teraz na skup złomu. Może uda mi się nafilmować, może coś trafię, fajnie by było. Ceny mają całkiem przyzwoite, w sumie wszystko prawie sprzedają na wagę, na kilogramy, więc powinno być dobrze. Za mną dosyć ruchliwa ulica A4, nie, przepraszam, Zakopianka, która pędzi do Zakopanego. Okej, a ja udaję się już na skup złomu. Wchodzę i zaraz Wam pokażę, co tam mamy. I zobaczymy, co uda się trafić. Będę go chciał kupić dla siebie. Ładna farba, w ładnych kolorach. Chromy wymienię, czy je wypucuję i będzie grała gitara. Ładne jeszcze naklejki oryginalne, rometowskie. Więc jego biorę. Ja już jestem po zakupach, ale powiem Wam, że znowu szczęśliwy i zadowolony. Udało mi się naprawdę w dobrej cenie kupić fajne rzeczy, i motoryzacja, i rower. Już Wam pokazuję, co kupiłem. Więc tak, kupiłem takie koło. W sumie sama piasta tylko zostanie. Nie wiem, od czego jest, napiszcie, od czego, nie wiem. Kupiłem tu taką pokrywę. W dobrym stanie też. W miarę, wiadomo, do czyszczenia będzie. Kupiłem taki sygnał firmy Belma. To magneto kupiłem, nie wiem, od czego to jest. Wy mi bardziej pomożecie, bo się bardziej na tym znacie. Tu kupiłem taką część od roweru. O, nawet chyba to od tego będzie, więc sobie zamienię, bo jest ładny chrom. Ale te chromy wyczyszczę. Kupiłem sobie dwa pedały. Może podejdą do mojego sztywniaka, do komara, nie wiem, napiszcie. No i kupiłem flaminga. Ale flaming jest w bardzo fajnym stanie do umycia. Wiadomo, troszkę roboty trzeba będzie przy nim zrobić. Wszystkie części oryginalne. Wydaje mi się, że opony trzeba tylko napompować. Ale patrzcie, ma nawet oryginalne naklejki rometowskie. Oryginalny kolor, piękny. Z przodu też naklejeczka. Troszkę będzie, wiadomo, trzeba wyczyścić te chromy albo zmienić kierownicę. Ale bardzo mi się podoba ten flaming, bo jest kompletny. I w sumie nie ma rdzy, wystarczy go tylko po prostu dobrze wyczyścić. Za wszystko to tutaj ze zdjęcia zapłaciłem 50 zł, więc wydaje mi się, że cena naprawdę okazyjna, więc jestem zadowolony. Ja zmierzam teraz do Krakowa jeszcze na jeden skup złomu, może na dwa. Czas pokaże, bo troszkę mi się spieszy. Pakuję te rzeczy do auta i uciekam na następne skupy złomu. No powiem Wam, że z rowerku jestem mega zadowolony. Już dzisiaj go wymyję. Fajnie, bo ma oryginalne naklejki, ładny kolor i nie ma w ogóle rdzy, tylko na chromach. Ale myślę, że tą rdzę wyczyszczę albo podmienię po prostu z innych rowerów. Trzymajcie się i widzimy się już na następnych złomowiskach. Ja już jestem w Krakowie na następnym skupie. Chłopaki coś dla mnie odłożyli z motoryzacji. No i tu takie koło. Zaraz będzie odkręcone. Dla mnie jest jeszcze takie drugie koło. Jeszcze jedno koło. I inne szpeja. Już Wam zaraz wszystko pokażę, co udało mi się na tym złomie dorwać. No i ja już po zakupach powiem Wam, że coraz bardziej polubiłem te skupy złomu. Naprawdę dużo fajnych rzeczy można uratować i kupić w dobrych cenach. Na drugim skupie złomu, bo w sumie byłem tylko dzisiaj na dwóch skupach, znowu udało mi się kupić super
rzeczy według mnie cena bardzo dobra, chociaż wy ocenicie w komentarzach. Napiszcie, czy cena dobra, czy wam się podoba. Możecie mi pomóc też w identyfikacji, bo w sumie nie wiem niektórych rzeczy. No i podsumowanko, więc słuchajcie. To jest ten pierwszy złom Flaming. Na drugim złomie mieli pompkę i podpompowałem go i tak jak myślałem, po prostu rower stał i nie był jeżdżony i koła już są napompowane, więc rower jest już na chodzie. To koło, w sumie z którego zostanie tylko bęben, ale bęben zostanie uratowany. Tutaj ładna od roweru, nie wiem jak to można nazwać, kopka w chromie, tylko do doczyszczenia, więc gra gitarka. Tu sygnał, nie wiem, od WS-ki, od WFM-ki firmy Belma. To magneto, nie wiem od czego to magneto. Tutaj dwa pedały, też PRL-owskie, może będą do sztywniaka, nie wiem, napiszcie, czy nadają się po prostu do silnika S38, do sztywniaka, do komara sztywniaka. No i taki duży bęben, znaczy bęben, hamulec, nie wiem, ta pokrywa, też w miarę przyzwoitym stanie. Więc to jest pierwszy złom w górach, za to dałem 50 zeta. I słuchajcie, przechodzimy do złomu numer 2, na którym byłem. Dwa takie koła. W dosyć, powiem wam, przyzwoitym stanie. Nie wiem od czego, WFM-ka może. Nie mam pojęcia. Są dwie sztuki. Jedna sztuka od Komara. Też bardzo ładny stan, nie jest w ogóle bęben zniszczony, ani uszczerbiony. Tutaj to drugie koło. To są te trzy koła. I słuchajcie, tutaj takie rzeczy. Nie wiem zupełnie od czego to jest. Tutaj też taki bęben ze szczękami. Oczywiście wy mi pomożecie pewnie w identyfikacji, bo wiem, że oglądają mnie ludzie, wiem, że oglądacie mnie po prostu i dobrze się na tych częściach znacie. Dwie takie głowice, takie same, też nie mam pojęcia zupełnie od czego są, czy w ogóle są od motorowerów. Tu jest jeden dekiel z numerami. Tu jest ładny drugi dekiel z napisem Simpson. Sprawdzałem te dekle wcześniej, nie mają w ogóle uszczerbień, są całe. No i taki środek. Niestety tylko jeden, no ale sztuka to sztuka. Może będzie się dało dopasować do jakiegoś drugiego i połączyć to. Wiem, że lepiej jakby były zgodne numery, ale da się też połączyć dwa różne. I za to wszystko tutaj ze zdjęcia 50 zł. 50 zł nie wyszło. Dobra, więc łącznie zapłaciłem za te rzeczy dzisiaj 100 zł. Za te wszystkie. Z roweru jestem bardzo zadowolony. Zresztą z wszystkich części też. Bo jednak wydaje mi się, że cena 100 zł to nie jest zła cena. Na tym rowerze da się już jeździć. Zaraz jadę go umyć. Ładny rowerek. Ma ładne naklejki oryginalne. W ogóle ładnie jest malowany. Nie ma rdzy prawie na nim. Wiadomo, że tam jakieś uszczerbki w farbie są, ale w sumie jest w oryginalne, więc gra gitara. Więc za ten zestaw, co tutaj widzicie, wszystko na dwóch złomach 100 zł. Więc cena wydaje mi się dobra. Okej, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Widzimy się przy następnych odcinkach. Nie wiem, co będę robił. Jakiego rodzaju poszukiwania będę prowadził. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj. Bardzo mi to pomaga, a dla was to tylko w sumie jedno kliknięcie. Więc nie zapominajcie o subskrypcji kanału. No i co? Wielkie dzięki, że obejrzeliście jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam was serdecznie, cześć.